demokracji jest układ, który jak się jest miłosierny, to nie zaokaże. Bo pewnie słuchali tej Ewangelii rodzice, może starsi, może odpuszczeni przez swoje dzieci, może dzieci już powyjeżdżały z domu, tyle spraw, tyle obowiązków, ten życia bardzo ogromny, nie ma czasu nawet, który nie zadowolić, napisać, odwiedzić. I tutaj jakby widzimy Jezusa, który zamiast zgadza się na tę sprawę, jako dał przystąp, że nie zadał na pierwszy żydłota powiedzieć. Bo przychodzi matka, przychodzą drzewni, a Jezus, który w nim, który są do nich drzewni. Wszyscy ci, którzy słuchają słowa Bożego, wypełniają. Matka, drzewni, nic więcej nie znaczy, że wszyscy ci nie ludzie. Taką historię wykazuje Jezus. Jezus na pewno tutaj nie umniejsza znaczenia swojej matki, na pewno nie umniejsza znaczenia swoich krewnych w tej Ewangelii, ale patrzy o wiele szerzej na rzeczywistość. Pokazuje jedną wielką rzeczywistość chleba, gdzie nie ma właściwie różnic, gdzie nie ma podziału, gdzie nie ma stopni, awansu, gdzie jeden jest większy, drugi mniejszy, gdzie jeden więcej coś znaczy, inny mniej coś znaczy. Nie ma różnic ani orderów. To my tutaj na ziemi tak to mamy wszystko poukładane, pogrupowane i tak podzielone. Natomiast w niebie jednoczy nas wszystkich miłość do Ojca, której uczymy się tutaj z Jezusem, przez Jezusa. I na tę rzeczywistość tak trzeba patrzeć. Halo, dzień dobry. Wszyscy jednakowo są kochani. Halo, dzień dobry. Żona, jak tutaj dzwoni w sprawie telefonu, który pan tutaj wziął Michałowi i Kopułowi i pan przetrzymuje telefon. On tutaj u nas w domu leżał. Tu jest kilku świadków. My to zaraz zgłosimy na policję. Jeżeli pan będzie przetrzymywał w dalszym ciągu ten telefon, bo to nie jest pana telefon. On przyjechał z Bydgoszczy. On u nas w domu tu leżał, miał leżeć. On wziął, pan mu zabrał po raz któryś. Pan już wcześniej mu zabrał ten telefon. Pan przetrzymuje ten telefon. Jeżeli pan mu nie odda dzisiaj tego telefonu, my zgłosimy to na policję, to już jest zgłoszone. Halo, dzień dobry, ja dzwonię w sprawie telefonu. Proszę pana, pan nie mówi, że zabrał, bo po prostu on ten telefon nie pożyczył. Ja go dałem do naprawy. Proszę pana, nie pożyczył, nie do naprawy, to jest jego telefon. Pan nie ma prawa tego oddać. Czy pan wie, że policja chodzi za tym telefonem? Pan nie może oddać do naprawy rzeczy nie swojej. Telefon jest zarejestrowany na daną osobę. Teraz już nawet tak nie będzie, że pan będzie mógł czyjś telefon dać do naprawy. Spokojnie. No to, ale czy może pan mu oddać ten telefon? Proszę pana, jeżeli on sobie krzywdę zrobi, to pan będzie miał podwójną karę, bo to jest dziecko niepełnosprawne. Ale spokojnie, ja wiem, że niepełnosprawne, proszę pana, tylko jak niepełnosprawny wiedział, żeby mi obraz zdjąć ze ściany i ukraść? Pan wie o tym? Proszę pana, to jest dziecko niepełnosprawne. Niech pan mu odda telefon. Niech pan nie mataczy, bo to panu tylko pogorszy. Niech pan mu dzisiaj odda. Proszę pana, nie nerwowo. Ja nie mówię nerwowo, ja mówię komputerowo. Chwileczkę. U mnie była policja, wzięła odciski, proszę pana, spisała tu mi. No, pan nie myśli, że ja mam 5 telefonów, dać panu 4. Proszę pana, ja nie chcę. Niech pan mu odda jeden. Proszę pana. I na pewno panu się polepszy. Ale mi się ani nie polepszy, ani nie pogorszy, bo niech pan będzie pewny. I wszystko spisałem to, co mi zginęło. No. Niech pan mi wierzy. Ja nie jestem złodziejem, mam swoje mieszkanie, mam swoje pieniądze i mi nie potrzeba jego rzeczy. Mam 5 telefonów u mnie. Proszę pana, jeżeli panu nie potrzeba jego rzeczy, to czemu pan pożyczał ten telefon od czasu do czasu? I pan mataczył tak, żeby ten telefon przejąć. Niech pan mu odda ten telefon. Spokojnie, niech pan się nie denerwuje. Ja się nie denerwuję, niech pan mu odda ten telefon. Bo ten telefon nie kosztuje 5 zł jak obrazek, tylko kosztuje 400 zł. No. Ja wiem, proszę pana, ja nie pytam o ceny, pan będzie spokojny. No. Telefon dałem do naprawy, on mi pożyczył, ja go nie chciałem. On mówi, masz telefon, bo twoje są zepsute, no.
ładowarkę. Ale po co pan brał ten telefon? Bo pan powiedział, że u pana jest zepsute to, zepsute tamto. Spokojnie, co pan taki rozgadał? Telefonu się nie bierze od dziecka. Trzeba mu jeszcze dać. Nie rozumiem. Proszę pana, od dziecka się nie bierze. Dziecku to trzeba jeszcze dać. Jak to dziecko, bo on ma 12 lat? 21 jest niepełnosprawny, to jest jak dziecko. Aha, w ten sposób. No bo pan ma ta, czy pan go traktuje jako normalnego, że panu pożyczył, on panu nie pożyczył, pan ukradł mu, pan mu wziął po raz enty, po raz drugi, trzeci, bo ten telefon tu leżał już, on miał go nie brać i on potem płakał przez to, że wziął ten telefon, bo pan już nie chciał oddać. I pan sam chciał z balkonu wyskoczyć, proszę pana, bo pan jest troszeczkę nienormalny i pan ma odchyłki. I to, że panu coś odciski i obraz. Telefon jest jedną rzeczą, ja nie chcę słuchać o obrazie. Ja chcę słuchać o tym, co pan ukradł, co pan wziął. Proszę mu jedną rzecz oddać. Ale ja nic nie ukradłem, przecież on mi dał ten telefon. Nie dał, bo on mi tu mówił, tu jest kilku świadków, że pan wymuszał, pan mataczył, pan odkładał, pożycz mi jeszcze. Od dziecka niepełnosprawnego się nie bierze i tak w ten sposób się nie mówi, bo to jest kradzież. Jeżeli on jest niepełnosprawny, to pan, jak panu uwierzy, co mówi? Proszę pana, jest kilku świadków. Ale ja nie mówię o świadkach, tylko o tym, jeżeli jest niepełnosprawny, to jak panu uwierzy? Chodźcie, nie skarżę. Nie. Także, proszę pana, ja panu coś powiem. Tutaj my nic nie musimy wierzyć, tak samo jak i matka dziecku wierzy, opiekunowie dziecku wierzą i wiedzą, o co chodzi. Niech pan odda ten telefon i będzie dobrze. Proszę pana, ja mu telefonu nie zabrałem, tylko sam mnie na siłę wcisnął w rękę, no. No co pan za... Proszę pana, wcisnął w rękę, to ja mam rozumieć i to jest logiczne i psychologiczne i normalne, logiczne, że to było logiczne. Wcześniej, a potem logiczne. Się pan tak spoufalił, pan się tak spoufalił, że pan myślał, że ten telefon jest pana. Niech pan... No dobrze, dobrze. Ale ja nie potrzebuję telefonu. No dobrze, to więc niech pan mu to odda i będzie spokój, to jest normalne. Bo pan jest chciwy, pan mataczy, pan się tak spoufalił i pan myśli, że jeszcze 5 zł więcej, to będzie super. U mnie była policja, wszystko spisała. Proszę pana, policja to była potem, ale wcześniej pan ten telefon ukradł, to nic panu nie da. Proszę pana, była policja. To była policja, ale wcześniej pan ten telefon ukradł i niech pan czasu nie zmienia. Była policja. Proszę pana, wcześniej pan ten telefon ukradł i za telefon to pan będzie siedział. Niech pan mu ten telefon... Proszę pana, wcześniej pan przywłaszczył telefon, pan ten telefon ukradł. Jak mogłem ukraść, jeżeli on mi ten telefon dał? To jaka to jest? No ale jeżeli pan jest... Ale to wcześniej dał, potem pan go zabrał. A teraz to pan będzie mataczył, że odciski palców, że nic to panu nie da, bo policja nie jest głupia. Pan za ten telefon będzie siedział. Niech pan ten telefon odda. I po co się pan tłumaczy? Pan jest chciwy, bo pan mu pokazywał setki i pan go kusił, jak psa. Pan pokazywał mu setki i pan żadnej setki było nie dał, bo chciwy człowiek nie da. Chciwy człowiek mataczy, oszukuje i kręci. Niech pan mu ten jeden telefon odda. Niech mi on odda pieniądze, niech mi odda obraz, inne rzeczy. Tu przesłać panu protokół, który był spisany? Proszę pana, to nic nie da. Telefon jest ważniejszy jak cały obraz, jak całe wszystko. A nie, bo obraz kosztuje 12 tysięcy, a telefon 400. No to inna powie, że 24 tysiące. Proszę mu nie było pokazywać setek, proszę było nie mataczyć, proszę, bo dziecko to jest dziecko. A pan jest chciwy, pan jest doświadczony w chciwości, w pazerności i pan go oszukiwał. I pan myślał, że dziecko pan oszuka, bo to jest człowiek niepełnosprawny. I pan jest... Jak niepełnosprawny, to jak pan mu uwierzy? Sąd mu uwierzy. Ja nic nie muszę uwierzyć. Proszę. Ja mówię panu z góry, jak jest. Pan od razu przegrywa, bo pan powolutku, powolutku oszukiwał. Pan go... Nie ma tutaj w domu. Wyjechałem. Ja ten telefon... Ale właśnie dlatego pana nie ma w domu, bo pan pozbył się telefonu z domu, bo pan myśli, że pana nie namierzą. Pana już dawno namierzyli i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale to mnie nie obchodzi, człowieku. Ja jestem kryty, bo policja mi to mówiła, no. Proszę pana, czy pan będzie kryty? Niech pani będzie taki pewny. Ja mówię o rzeczach zaszłych panu, które miały miejsce. Od razu mówię z góry, co jest.
jeżeli była, jeżeli spisał mnie z protokół, jeżeli protokół mam w ręku, to co ja mogę się obawiać? No co ty człowieku? Dobrze, ja dobrze, chwilę, dobrze. Proszę było telefonu nie brać. Proszę było telefonu nie brać. Nie, proszę, ty mi dajesz, ale ja ci go oddaję. Proszę. Było jemu nie dawać telefonu, rozumie pan? Było jemu nie dawać mi telefonu, bo mnie telefony niepotrzebne. Ja jemu mogę dać. Niech sobie wybierze. Niech sobie wybierze przesłać panu paczkę. Po co pan kłamie? Pan ma wszystkie telefony popsute. Po co pan kłamie? Przecież pan właśnie od niego po to pożyczał, że u pana wszystkie telefony są popsute. To właśnie dlatego pan pożyczał. Po co pan kłamie? Po co pan ma tak, jako chciwy człowiek, pokazywał panu setki? A skąd pan wie, że są popsute? Skąd pan wie, że są popsute? To kilka osób słyszało. Kilka osób słyszało. Słyszało i pana głos, bo on puszcza T-Mobile, jest bezpłatne. Tutaj leci T-Mobile i się wszystko nagrywa. Czy pan to rozumie? Pan jest osobą chciwą i pan... Sześciutko! Sześciutko, każda szpilka, która spadnie, to słychać tutaj. Czy pan to rozumie? On włączy T-Mobile, ja odbiorę i się nagrywa. Pan ma taczył i pan ma wszystkie telefony popsute. Pan ma wszystkie telefony... No pan ma popsute i dlatego pan pożyczał. Czy pan nie wie, po co pan pożyczał ten telefon? Jak mogę mieć wszystkie popsute, jeżeli jak panem rozmawiam? Jeżeli człowiek chciwy nie wie, co ma zrobić i chciałby mieć jeszcze jeden telefon więcej, to mówi, że ten mi nie działa, tamten mi nie działa. I tak pan dokładnie robił, że u pana nic nie działało, bo pan chciał mieć kolejny telefon. Po co pan pożyczał telefon od dziecka? Po co pan pożyczał telefon od dziecka? Kilka razy pożyczanie to jest branie. Nie wolno. Jakie kilka razy pożyczanie? Jakie kilka razy pożyczanie? Cały czas pan pożyczał. Cały czas pan używał, pan korzystał z tego telefonu. Jak? Proszę pana, wszystko jest nagrane na telefonie. Czy pan myśli, że to są jakaś bajka? Elektroniki pan nie oszuka. Elektronika jest bardzo dokładna. Elektronika wszystko nagrała, że pan używał ten telefon. Ja nie, ja tylko mówię, ja rozmawiam z panem, ja nie wybiegam. Proszę pana, ja takich rzeczy to już się ja znam. Ludzie chcieli, starzy. Proszę pana, pan tylko wszystko przegra. Niech pan odda jeden telefon i koniec. Niech moje rzeczy. Bo tu wszystko, protokół mam w ręku, co mi zginęło. Proszę pana, protokół jest protokołem. To się idzie na policję, jeżeli mi coś się stało, mi coś zginęło, ja idę na policję, wzywam policję, jest wpisywane i idzie do sprawy. A pan tylko tutaj mataczy i protokołem odwraca uwagę. O, proszę pana, telefon idzie już do sądu, bo to jest podane na dwóch komisariatach i to idzie do sądu. A pan do sądu nic nie podał i niech panu miliony zginął, pan mataczył, pan kręcił i sprawa telefonu pójdzie do sądu, pan pójdzie. Idzie siedzieć, bo ja kilka razy mi ukradli telefon, ja teraz też prawie z sądu wracam i wiem, co to krzywda ludziom, jaka potem się dzieje, że tracą pracę, tracą na opinii, bo ukradli telefon, sobie przywłaszczyli. Po dwóch latach jest sprawa. Po roku... Telefon kosztuje 400 zł, a obraz, który nie zginął, kosztuje kilkanaście tysięcy. Proszę pana, to, że obraz, to jest pana sprawa. Proszę sobie zgłaszać na policję. A dlaczego brał? Proszę pana, a zgłosił pan na komisariacie? No przecież mam protokół w ręku. Protokół mam w ręku. No i co? No co? No jak to co? No kto pan wie? Oni go namierzają. No, w nocy wstał i obraz świsnął, no. Ale teraz? No, tak, ile to było, no. No teraz to nie, bo jego nie ma już. Dwa tygodnie, no. Proszę pana, ale myśmy wczoraj u pana byli. Pan nie wpuszcza. Pan po prostu kłamie i to, co pan mówi, to jest mataczenie. Pan nie wpuszcza. Ale mnie nie ma w Warszawie. Przecież mnie nie ma w Warszawie już od kilku dni. To jak mogę wpuścić? Ale wtedy, kiedy pan był, pan... Ja, proszę pana, to, co ja mówię logicznie.
Proszę pana, pan, on był z kolegą, pan nie wpuszcza, pan się boi kogokolwiek ze świadków obcych. Ale przecież mi nie ma. Dlatego monitoring foniczny, proszę pana, wszystko co u pana jest mówione, czyściutko słychać, nawet jak szpilka spadnie, proszę pana, jak szpilka spadnie, u pana w domu słychać. On włączał T-Mobile, tutaj u mnie się włączało i nagrywało. Proszę pana, niech pan nie myśli, że nie ma świadków, jest bardzo dobrze. Jego sprawa jest podana do sądu. Ja mówię o tym, że mnie obraz ukradł i nie tylko, by mnie mieć panu, ile to mnie zginęło. Proszę pana, ale pan nie uzyska tych pieniędzy z powrotem. Pan nie uzyska, bo jego sprawa jest w toku, a pana w żadnym, tak jak widzę i słyszę. Także wie pan, proszę oddać ten telefon i proszę będzie pana, dobrze. Nie w toku, bo w toku to może człowieku sobie w głowie pomieszać. Ja mam protokół w ręku, co mnie zginęło. No i co? To nic? Proszę pana, ja też pójdę sobie na obdukcję i mam 50 guzów na głowie, też mogę mieć protokół. I tutaj mój kolega też był pobity w galerii schody przez właściciela galerii. I to był skandal, ale on z tego zrezygnował, miał 50 guzów na głowie. I ja myślę, że to jest ta sprawa, a to była sprawa, bo mnie na lotnisku telefon ukradli. Po dwóch latach sprawa się ciągnie, będzie pan miał po dwóch latach czy po roku. Bardzo przykre historie. Niech pan odda, będzie pan miał spokój. A pan jest mądry, pan ma swoje latka, pan jest mądry i mądry głupiemu ustąpi, bo tamta proszę sprawa pana, jest w toku. Proszę pana, po pierwsze mnie nie ma teraz w domu i nie wiem kiedy będę, bo nie ma zamiaru tu być, żeby obcy ludzie mi walili do klatki schodowej. No i też prawda, oczywiście, że tak. No. Ja tam nie wiem jak tam jest, ale tam jakieś wejście, jedno, drugie, u nas też tak, jest kilka wejść. Nie zwróci rzeczy, które mi ukradł po prostu, no. To nie będzie więcej przykrości. Nie będzie, protokół wycofany. Niech mi odda rzeczy, które mi po cichu, jeżeli ja siedzę w pokoju, a on wchodzi do drugiego i zabiera sobie pod pachę, no to wie pan, no to jest kradzież chyba, nie? A wie pan, co ja jeszcze zrobił? No. Poszedłem do sklepu, bo nie miał co jeść. Kupiłem mu, a on odkręcił mi zamki przy drzwiach, rozprute drzwi, ja wchodzę, patrzę, wie pan, drzwi otwarte, rozwalone, zamki na podłodze, pan sobie wyobraża, że to jest łamanie? No, i odciski są nawet jego na zamkach. Wziął nożem, porozkręcał, później się dopiero przyznał, ja mówię, jak to odkręciłeś? On mówi, nożem wziąłem i podkręcał śruby, no. Pan sobie wyobraża? Przecież to jest łamanie, to nie jest kradzież, to coś gorszego. Proszę pana, ja panu coś powiem. Ja raz idę do człowieka u świadków Jehowy, bardzo przyzwoici. Jego żona wyjechała na wczasy, a żeby do niego do domu się dostać, to on też sobie te zamki podkręcał, kocem drzwi opatulił, światło, jakaś świeczka w domu się świeciła. Starzy ludzie to mają coś takiego, że się boją, że się sami zamykają, sami sobie te zamki rozkręcają i się boją. Ja mówię, Tadziu, coś ty się boisz, to teraz będziesz mnie się bał? A to widzi pan, z niczego, trzeba się było wycofać, bo to... Mądry głupiemu ustąpi. Nie, proszę pana, na stół było, ja mu daję, żeby sobie zjadł, bo widzę, że głodny, a on mi drzwi rozwala, no wie pan, zamki rozczyta. Ale co pan mówi nie, proszę pana, co pan mówi nie? Jeżeli on jeszcze niedawno do pana przychodził i po prostu było dobrze, jeszcze niedawno do pana przychodził. No tak, bo wie pan, ja wtedy nie robiłem takich scen, no, że mówię, no trudno, no tak stało się. No ale widzę, że on jest, wie pan, on zaczyna bredzić na mój temat, no to musiałem to zgłosić. No. Proszę pana, ale jeszcze zgłosić. Jeżeli on jeszcze do niedawna do pana tutaj przychodził, to znaczy, że nic u pana się nie działo. A jeżeli u pana nagle coś się stało, to od razu nagle coś musiał pan mieć, tablicę, coś proszę napisać, pana, nagle to, zmyślić. Nagle, tak, proszę pana, nie to, że nagle... Proszę pana, policja nie jest głupia, policja nie jest głupia. On na policji teraz był, żeby... No to dlatego mówię, że pan nie zgłaszał, to i tak nic z tego nie będzie. Bo ja nie będę się przekrzykiwał, tylko mówię, jeżeli mi włamał się do domu i później był jeden dzień spokój i nagle na trzeci dzień mi rzeczy giną, no to musiałem zgłosić. On do pana się nie mógł włamać do domu, bo przecież wejść z tamtej strony nie ma jak, także wie pan. Pan nie zgłosił proszę na policję, pana, on zgłosił, on jest górą. Pana, jeżeli zamki były porozkręcane i leżały na podłodze, to jak to nazwać? Proszę pana, pan jest mądry. Niech pan mu odda ten telefon. Ja nie wiem, proszę czy ta pana, sprawa się pan wycofa. Nie gada tak o telefonie, tylko ja chcę widzieć na ścianie obraz.
on jest, pan 400 gówniana złotych, tylko... Proszę pana, mi tutaj też obraz ze ściany zginął Matki Boskiej i babka może go sprzedać, to mnie nie obchodzi za ile. O mnie, nie, a nie o panu. Ja nie policja wiem, też o tym wie, ale po prostu sprawa zawieszona. Sprawa zawieszona. A widzę, że u pana się nie zamyka buzia na ten jeden temat. Proszę pana, policja się trzyma jednej rzeczy. Bo ja nie będę rozmawiał o rzeczach, które kosztują 400 zł, tylko kosztują 20 razy tyle, no. Niech on mi zwróci i ja sprawę wycofam, no. Proszę pana, w więzieniu nie za kwotę się siedzi, tylko za fakt. I może być 400 razy mniej kosztować, a może pan wiedzieć, siedzieć dużo razy dłużej, rozumie pan? A jeżeli mi zginą obraz, to nie są fakty, czy to są fakty? No co? I pan nie zgłosił tego, i pan nie zgłosił. Czemu na bieżąco? Sam pan przyznał się, że pan na bieżąco nie zgłosił. Sam pan się przyznał, powtarzam drugi raz komputerowo, że pan nie zgłosił tego. No. A tu jest sprawa zgłoszona i ja panu mówię. Nie, sprawa jest w sądzie tutaj, proszę pana, idzie do sądu, bo policja do sądu sprawę, my nie musimy nic robić. Mówię, że pan mi coś zwrócił. No i dobrze. Ma praca po ręku, jeżeli zwróci, to sprawa ucieknie, to będzie dalej szła. Salomon powiedział, że pop swajo, czort swajo. I tak można bez końca. Sprawa pójdzie do sądu. Ja mówię panu od razu, jak ale jest. Ale nie idzie, proszę pana, u mnie też idzie do sądu, no. No ale pan powiedział, że pan nigdzie nie zgłaszał, to jak idzie do sądu? Protokół protokołem, obdukcja obdukcją, a sprawy ludzie nie dają dalej. Ja mam protokół w ręku, człowieku. Protokół mam w ręku, to jak nie idzie do sądu? A gdzie idzie do nieba? Po co pan człowieka w domu... Po co pan człowieka w domu trzymał? Jeżeli protokół mam w ręku, to jak może sprawa nie iść do sądu? No idzie do sądu. Jeżeli pan złodzieja w domu trzyma, to chyba pana jest wina, pan, prawda? Nie, że złodziej. Dopiero teraz panu mówię. No, skąd ja mogę? Ja złodzieja puszczę do domu? Ale jak pan szybko trzyma się tego słowa złodziej, przecież pan go wpuszczał 1000 razy. A co, ja go znam wcześniej? Nie. Widzę, chodzi głodnie, no to dałem mu jeść. A on mnie wyciąga obrazy, nie pan, pieniądze mi zginęły. No. A to, no i co? I odciski jego są wszędzie. Łazi mi po mieszkaniu, wie pan, ja nie mogłem nawet do łazienki spokojnie iść, bo musiałem drzwi uchylać, patrzeć, co on robi. A pierwszego dnia tego nie było. Dopiero później się zaczął rozkręcać, wie pan. I ręce mu się robiły lepsze. No bo to jak trwało, wie pan, to trwało długo, no to po prostu to było i było, no to nie było raz, nie było dwa, to więc mówi, że 1000 razy i tyle, no że było i no było. No tak, ale jeżeli zdarzyło się pierwszy raz, drugi, to myślę sobie, może pomylił się. Ale niech pan nie kłamie, bo pierwszy raz pan powiedział, że się nie zdarzyło. Bo pan tylko chce tak nagadać, nakrakać, że panu coś zginęło, ale pan mówi nielogicznie. Nie zdarzyło, bo jakby się pierwszy raz zdarzyło, to by do mnie nie przyszedł. Proszę pana, taki numer nie przejdzie na policji, bo za pierwszym razem nie, a pan już od razu tylko podpowiedzieć słowo złodziej. Och, jaki złodziej, od razu mi ukradł, tylko co go zobaczyłem, to mi wszystko z głowy zginęło. To ja mam takie wrażenie, że pan ma taczy. Jeżeli wyniósł mi z domu, to co zrobił? A jeżeli wyniósł mi z domu, to jak to nazwać? Proszę pana, jeżeli pan dobrze pilnuje, to chyba nawet niemożliwe, żeby coś panu wyniósł z tych rzeczy więcej. No ja dobrze pilnuję, proszę pana. No. Jeżeli przysnąłem, a on wyciąga i po cichu wychodzi, to jak mogłem zauważyć, jeżeli spałem? Podejrzewam, że pan przywłaszczył telefon i pan mataczy teraz, bo pan nie chce oddać. Proszę i pana, po prostu... rozmowę, niech pan robi co chce, ja czekam na zwrot moich rzeczy. Proszę pana, no niech pan czeka, jeżeli pan tego nie zgłosił na policję, pan pokazuje setki, pan mataczy, bo pan jest homoseksualistą i pan wykorzystuje dziecko i pan jeszcze w ten sposób tutaj się zabezpiecza, że ktoś pana okradł, a co okazało się, że to nie jest prawda? Bo okradł. Pan siebie sam okradł, bo jeżeli pan mówi, że za pierwszym razem pana nie okradł i było dobrze, to znaczy, że pan siebie sam okradł. Do widzenia, wszystko nagrane, do widzenia. Tacy są ludzie i mają schizofrenię. No ale jeśli jest prawdą to, co mówi, no to niestety
szanowny kurczaczek, ukradł, a jak ukradł, no to on może mieć kłopoty. No, to będzie miał jeden kłopot i drugi kłopot. No to ale policja nie jest głupia, bo widzisz, bo facet może tak sobie mówić. No to słuchaj, policja zna się na swojej robocie, policja wzięła odciski, to policja swoje wie. No. Oby nie miał większych kłopotów, wiesz. I tyle. Więc się nie ma co zacietrzeniać, zostaw to. Policja, oni od tego są. Także widzisz, no. Sprawa jest wieloetapowa. No, ale widzisz, telefon pójdzie swoje do sądu i on będzie musiał odpowiedzieć za telefon. Ale się okazuje, że kurczaczek nie jest taki świetny, jak myślałeś. No. A ten co? Obraz tutaj też zginął, też wzięłaś. Słuchaj, obraz leżał tutaj na tym, na parapecie. Rozumiesz? No. No, na parapecie, nic nie może. Ale wisiał tutaj. To może kiedyś wisiał, a... Nie, nie wisiał. A leżał rzucony tam. Zapewniam się, to nie za mojej kadencji. No. Wisiał, bo ja go fryskałeś, Mielitka, wiesz? Fryskałeś, to było teraz. Tele. Był zakurzony na oknie, postawiony sztok. No, ale jeśli facet miał wartościowy obraz, i widział, że ten ze ściany zdjął, no to ewidentnie ukradł. Poza tym, wiesz, już mu odbiło jakieś zamki, no to mu wiesz. Może mieć problem i to duży. No, powinni, wiesz, razem pójść na gliniarnię i polubownie to załatwić. No i tyle, no. Się już nie angażuj, bo panowie od tego są i ten węzeł rozplączą. No, no co za tym, co będziesz dziada przekrzykiwał, co poda? No. Ze starymi ludźmi to przecież słychać, że to stary facet. No tak, no ale facet też miał rację w swojej sprawie, no tego zaprzeczyć nie możesz, no. Nie bądź, wiesz, jednostronny, bądź obiektywny, no. Bo ale ja widzę, co on mówi, że jest facet, który jest bardzo chciwy, pazerny na wszystko. Ale facet jest bogaty na jakiś głupi, zaslany telefon. No, no właśnie dlatego, że jest chciwy i pazerny. Nie, dlatego, on po kolei wszystko zmyśla nie. Teraz, rozumiesz? Słuchaj, człowiek chciwy zmyśla. A policja nie może być głupia, mam nadzieję, że nie jest głupia. Jeśli no. To powiedział, to na pewno jest to prawda, no. Nie, jeżeli to powiedział, to nie musi być prawda. Ty ja z tobą rozmawiam jako z kim. No, czy uważasz, no, że nienormalna, czy co? Że tylko ty Janek masz... Witek do niego mówił, co ty jesteś nienormalna, co ty jesteś głupia, co ty Janek Witek cały czas tak do siebie Janek Witek sam ja mnie lubi. To powiedzieć to można dużo rzeczy. No, ale fakty są jakieś. Powiedzieć no, to można dużo rzeczy. Policja sobie poradzi, swoje zrobiłeś. Każdy swoje zrobi, no. Pogadałeś i ty. On sobie pogadał, wiesz, a myśmy tu posłuchały, wiesz, no, i więc mu mówię, że jest no, ten obaj. Nie wiedziałeś, że ukradł obraz, tego nie wiedziałeś, no. Czy świadomie, czy nieświadomie, to inna sprawa, ale było i nie ma, no i wiesz. I to nie jest radosny fakt. Ty nie rozumiesz pewnych rzeczy, bo u ciebie też ta chciwość jest rozwinięta, słuchaj. Dobra, bez takich. Słuchaj, jeżeli ja teraz słucham tego czy tamtego, to ja wcale, jak on tak gada, ja nie jestem osobą zaskoczoną, że jemu coś ze ściany zginęło. Dlaczego? Dlatego, że jak on nie chce oddać telefonu, to on to będzie gadał. A ty nie rozumiesz nie, tego. Bądź tego obiektywny, nie rozumiem, bądź wiem, obiektywny. Wiem. Dobra, ja swoje powiedziałam i tyle. On ma protokół, jego nie ma w domu. Weź tu, ile ma sprzeczności. On ma protokół, jego nie ma no w domu. No dobrze, ale jedno drugiemu nie przeczy. Protokół może być w kieszeni, może być na drugim końcu Polski. Przecież ten kurczaczek mówi, że o Jezu, jak ta policja tam wejdzie, jak jego nie ma w domu? Jak ta policja ma zestaw wytrychów, sobie doskonale poradzi. Co jego to obchodzi? Nie mogą wejść bez niego. Nie mogą wejść, ja widzę, że ty teraz już konfabulujesz. Nie mogą wejść tam bez tego. Jak on się na to nie zgadza, rozumiesz? Dobrze, potem dopiero, potem jak poważna sprawa, właśnie myśmy tutaj przynaglili, to wychodzimy razem, tak? Myśmy tu przynaglili, słuchaj. Przynaglili, że ta policja jest leniwa, to ja wiem, że sobie poradzą.
No to jak sobie poradzę, no to o co. Ale zobacz, jak można sobie nagle pozmyślać, jak się jest gdzieś tam na wsi. A skąd ty jeszcze zmyśla? Tego nie wiesz na skąd. Wiem, że zmyśla, bo on jest na wsi teraz. On jest na wsi teraz. Jego nie ma 2-3 tygodnie no, w domu. No dobrze, no zabronisz mu wyjeżdżać, gdzieś jego sprawa. Co on robi, gdzie jest? Widzisz, on jest na wsi teraz i jego nie ma 2-3 tygodnie w domu. On już tu zdążył na odległość, no, on jest poza domem, bo on się boi, że ten telefon namierzą i nawet oddał do naprawy. Ale to czy mądry człowiek, nawet gdyby tobie coś ukradli, czy ty byś oddała czyjś telefon do naprawy? Chyba też nie powiedzieć. Tam w ogóle wiesz. No, szkoda gadać. Sama się za widzę na odległość, że to jest chciwy człowiek. O Jezu, będę mieć telefon. I dał cudzy telefon do naprawy. Jak można dać cudzy telefon do naprawy? A może ma już miażdżochę, no skąd wiesz? No ma miażdżochę, ale to z głosu, słuchaj, że to jest stary facet. No, nie z głosu, na pewno, że to jest starszy. I chciwy na każdy grosz i już nie wiedział, co zrobić. Nie to widziałeś, wiesz. Bo to już tak do końca nie ocenił. No. W każdym razie powinni się. Ja nie oceniam, bo ja to, żeby ocenić, ja mogę powiedzieć dużo więcej. Ja mówię z grubsza, to co widzę, to co słyszę. Powinni się obaj spotkać, ten powinien oddać temu obraz i ten telefon i po sprawie. Jedyne rozwiązanie, w moim przekonaniu. Nie ma się co indyczyć, tylko. To powinni się spotkać, to logicznie, ale tutaj dochodzą impulsy chciwości. No, to już wiesz, nie uwagaj. No tak, no bo facet jak z tej chciwości jak zacznie zmyślać, to powie, że jest gołą dupą. Czy ty wiesz, że ludzie idą do kościoła, mówią, że są nędzarze, żeby dać, bo nie ma? Tak mówią. Nie są tyle. Były głupie jak buty. Osoba dorosła się poniża. Są tak głupi, że to w ogóle głupota jest ludzka przerażająca. Nieprawdopodobne, jak można być w ogóle debilem. Trochę dziwię się, że ty nie rozumiesz tego, że można coś nazmyślać, ale ja od razu mówię, że ja biorę na każdego poprawkę. Wszystko jest sąd nie głupi. No to trzeba brać poprawkę. Sąd nie głupi, policja wcześniej no, też dobrze, nie jest głupia. Dobrze, swoje zrobią i werdykt wydadzą. A po co ich zastępują? Nie werdykt wydadzą, tylko za telefon on pójdzie siedzieć. Dobrze, może chce jego sprawa. Ten jak jest niepełnosprawny, jemu nic nie zrobił, a ten pójdzie siedzieć za telefon, bo przywłaszczył telefon. Dobrze, ale to jest jego sprawa. No jego. My możemy pójść do sądu, przecież ty to dokładnie wiesz, jak to mówił Janek Witek. Możesz być na co niektórej rozprawie sądowej. Jakaś taka ciekawa, możesz pójść do sądu i możesz tam obserwować. No. Nam cieka przeleżnicze. Dobra, którąś butelkę miałam z wodą. I w takich sytuacjach ten Roszkowski mi się wciska i żeby... O, ja się rozkazuję, bo zmienię za wodę. Zawsze dupę zawraca wtedy, kiedy nie... Ale zawsze on, nawet jak do niego idę, to... Jest tak upierdliwy, kurczę. W najbardziej nieodpowiednim momencie zawraca. Te jego pierdoły były najważniejsze na świecie. No to są pierdoły, nic więcej. No wniosek. Wszystkiego zrobię. Zjadła na niczym się nie zna. Ile razy do niego się umawiam, idę do tego Roszkowskiego, Mareczka. No to weź go jakoś opitol. Na przykład umawiam się o 11:00. Oj, o 10:00, o 10:00. Ja mówię, o 10:00 ja też gdzieś jestem. Właśnie. Ja nie przeskoczę z tramwaju na tramwaj. Swoje sprawy. Ale wiesz, jak jestem gdzieś tam blisko, to mi jeszcze lepiej, ale on nie rozumie tego. I on potem, jak już drugi termin, godzina i na przykład mnie nie ma, ja się tam spóźnię te 50 minut, bo to wiadomo, jak on naciąga coś, no to ja się mogę spóźnić. No to on wtedy, o, bo myśmy się umawiali, ja mówię, za pierwszym razem myśmy się umawiali na inną godzinę, a to ty mataczysz. No to więc teraz się dostosuj, a on tego już nie rozumie. A słuchaj, a może i on ma sklerozę, o czym on mówi.
bo to mi na to wygląda, że on po prostu ma... A ty myślałeś, że co się dzieje? 40-50 lat robi się skleroza u Mareczka. No miażdżocha, normalna miażdżocha i nic więcej. Mareczek mówi, że będzie w filmach pornograficznych brał udział, ja mówię, swoimi zębami. A przepraszam, a co on ma do zaproponowania w filmie pornograficznym, gdzie potrzebują młodych, pięknych chłopców, a nie jakąś brzuchatą żabę? Co on w ogóle ma w domu? Czy on siebie widział w lustrze? Chyba nigdy się nie widział. To może trochę samokrytyki, no. No chyba, że by chciał, żeby wszyscy z tego kina pouciekali, no to wtedy tak. No. To wtedy już nie byłby podnos, ale honor. No. W honorze jak najbardziej. Pełne kwalifikacje ma. To musi zmienić gatunek filmowy. Możesz mu doradzić, że zmieni. No. Może następny barier. Sam nie widzę dookoła. Wiesz, jak ja wstałam nagle, tak, to mi nawet się gadać nie chce. A ja ten wiem, jeszcze same przeszkody, gadać mi się nie chce, ten, żeby jechać, a ja tu jeszcze muszę kawę wypić gorącą. No, przecież wiem, że jesteś sobą, a nie skowronkiem, nie potrafisz tak jak ja 5 minut, bo masz inny rytm. Nie, ja mogę wyjść jak 5 minut, ale po co? Ja jestem człowiekiem, ja muszę wymyć rękę, ja muszę twarz wymyć przede wszystkim. Każdy ma swój muszę kawę wypić, herbatę, nie mogę lecieć, jak wiesz. No właśnie, po co lecieć? To pali się wojna, kurczę. Ja właśnie mogę wydać. Ty 4 godziny się grzebiesz no, tutaj. Ty 4 godziny. Że co, proszę? No, zaraz idziemy. Na komisariat i wszystko mi to oddać tę sprawę. A Ewka będzie świadkiem. Jehowa. Nie pleć te bzdury. No nie, ty bzdury, ty pleciesz bzdury. Bzdury to plecie Anita. Co mi obchodzi jakaś twoja Anita? Anita! Ty, dasz mi ten telefon? Która chciwo, nie wiem, czy on będzie działał. No to zobaczymy. Tak tutaj się nagadałam z tym Markowskim. Ja myślałam, że to jest jakiś młodszy facet, a to jest stary facet. Ja tam po 70 starczę głos, to przesłyszysz, to jest stary. Ale wiesz, jakoby miał mieć więcej jak 50 lat. Nie, on ma moim zdaniem około 70. Bo to jest głos już taki, który siada. Bo z wiekiem się głos robi coraz słabszy. No ewidentnie stary głos. No, no i co z tym telefonem? Zaraz się podładuje trochę, będziemy sobie to zrobić. No. I tak chciała baba Mak. Dobra. Nie ma co, brzydko będzie. Raczej. Ta brzydka będzie. No popatrz, a co? A właśnie, że będzie zapowiada będzie. Się ładnie. Będzie co będzie właściwie. Nie ma się rzeczy. Zapowiada będzie. Się ładnie. Zobaczymy. Dzisiaj kolejny dzień. Wybrałem na prezydenta miasta Motławą. Luty doszedł do wniosku, że może to zaszkodzić partii, zawiesił więc członkostwo w PO, ale nie widział problemu w dalszym sprawowaniu urzędu, czytamy. Trudno się dziwić. Wiedział już, że śledczy idą najłagodniejszym tropem. Zarzuty dotyczyły bowiem wyłącznie składania fałszywych oświadczeń majątkowych. Prokuratura nie znalazła podstaw do jakichkolwiek zarzutów korupcyjnych. Dotarliśmy do obszernej dokumentacji tej sprawy. Jej lektura szokuje, piszą obaj dziennikarze. No i między innymi z tego artykułu wynika, że żona prezydenta złożyła oświadczenie o 16 darowiznach, jakie mieli przekazać jej córkom pradziadkowie w latach 2006-2011. Ich suma wynosi zawrotne 549 tysięcy złotych. CBA, Izba Skarbowa, Urząd Skarbowy, Prokuratura oraz sąd stwierdziły jednoznacznie, tych darowizn nie było. No a co na to na przykład żona prezydenta Adamowicza, to także jest zacytowane w tym artykule. Lokale mieszkalne, które Adamowiczowie kupują pod wynajem, są od zawsze obiektem zainteresowania lokalnej prasy. Mieszkania na siebie zarabiają. No je wynajmujemy, to jest cytat. To, że potrafimy inwestować, powinno być uznawane za cnotę. Dużo pracujemy, a na mieszkanie mamy ogromny kredyt, który spłacamy. Niestety u nas jeszcze zdarza się. No to słyszę, że on nie dawał nam i nie dawał żadnego zgłoszenia i trzymał to nosie, bo chciał to używać. Dobrze, ale dał swoje na policję. Wszystko przepisał na żonę. On nie dał swoje, bo policja do niego przyjechała, żeby on oddał telefon. A dopiero wtedy on zaczął tutaj się tłumaczyć. A stary i chciwy, jak się będzie tłumaczył? A no tak, to jest, ja dlatego tego kołchozu w ogóle nie lubię i oni to
wiesz, rozpiszczą, bo przecież wiadomo, że tu coś nie po kolei jest. A to z tym, a to z tym. Rozpiszczą, ale wtedy w sądzie to nie będzie tak jak w ruskim kołchozie, że siedzą tu Ecka gada, tu Litka gada, tu Ecka gada, tu Litka gada. Ja bardzo mało mówię. No, ale wtedy, kiedy byś na walce musiała walczyć, tutaj trzeba mówić. I dzięki temu, jak obliczyła Bruksela deficyt budżetowy, spadnie... Także widzisz, jak tutaj u tych chciwych... ...wielkość, jaką dopuszcza Komisja Europejska. Autor artykułu też przypomina, że od 2008 roku, czyli od początku kryzysu, Hiszpania wydaje więcej niż ma. Można powiedzieć, że żyje ponad stan. I proponuje, sam autor jest wykładowcą ekonomii na Barcelońskim Uniwersytecie, aby stworzyć grupę mędrców, czyli oni decydują, jak podzielić budżet, jak zaoszczędzić, żeby nikt nie ucierpiał, ale proponuję, żeby nie stwarzać ich naukowców, tylko... Starzy ludzie to są starzy ludzie. Czyli jak to określa, najrozsądniejszych osób... Nie ma problemu, ale jak coś trzeba dać ludziom, pomóc im, to wtedy ja nie mogę, bo jestem biedny, ja nie mogę, bo to. I wtedy dopiero zaczyna się gadanie. Sprawa to trzeba było zgłosić, ale ponieważ sprawy nie było, a to jest myślone, no to teraz trzeba gadać. I twierdzą, że jeszcze niedawno bardzo o siebie dbał, palił, pił, nie chodził do meczetu, nie wypełniał zasad ramadanu, a jednak dokonał masakry w imię Allaha. Oznacza to, że terrorysta z Nicei, czytamy, jest pierwszym autorem masakry samoukiem, który przeszedł ekspresowy proces radykalizacji we własnym domu, prawdopodobnie za pośrednictwem internetu. Ile takich wylęgarni mamy jeszcze w krajach Unii Europejskiej, zastanawia się. No dobra, to dzisiaj mówisz, że jakiś tam forsy ściągniesz. Mieszkańców Unii Europejskiej poparło dżihad. I sobie przypominasz, że rozwody albo odbywają się za porozumieniem stron, albo rozmowy nie. Rozmowy ze wszystkimi. Ludzie są trudniejsze, trwają dłużej, są mniej przyjemne. I zastanawia się, dlaczego Brukseli tak bardzo zależy na tym, aby w rozstaniu... Żeby ten kościół katolicki zniszczyć, to też oni tu powoli podchodzili. A to co ksiądz Rydzyk mówi, to były głupoty, że mówi ksiądz Rydzyk tak, chcą zniszczyć kościół. To jest atak. Przez wielkie korporacje, dzisiejsze w komisji niemal codziennie krzyczy do Brytyjczyków, wynoście się, czytamy w komentarzach, ja to twierdzi, że Brukseli powinna zależeć bardziej na elastyczności. Mosadyści mówili to. Żeby zachęcić inne kraje do nieodchodzenia. To co Jan Maciej Witek mówił o Mosadzie, okazało się prawdą. To co mówił o Gazecie Wyborczej, bo ona w pewnym sensie siadła. Bo ona siadła, że jak Linia Mysia wygrała, to przecież oni siadli. I po prostu nikt nie kupuje Gazety Wyborczej. Siadli, siedli, usiedli. Janek Witek mówił wszystko logiczne. Wiele rzeczy mówił, to co widział z internetu, to co się dzieje na świecie itp. Unia Europejska powinna chcieć pomóc nam, to my w tej chwili... Dziady, jak nie mają co do powiedzenia, no to puszczają, wiesz, muzyczkę. Abstrahując od decyzji, które się podejmuje, bo ja uważam, że jakąś... I to tak sieczkę puszcza, albo z FM taką muzykę puszcza, że to ani to ładne, ani to przyjemne i to nie jest potrzebne. To są zupełnie niemądre wypowiedzi na temat mówienia o multikulti, mówienia o mniejszościach w kontekście takiej tragedii. To jest niesłychanym faux pas. A tutaj wybuchy atomowe, że tak powiem, już wysadzanie bomb, wysadzanie się. Nie rozumieją problemów współczesnego świata. I ostatnie zdanie. Tych wielkich problemów Unii Europejskiej, globalizacji, nie da się rozwiązać w pojedynkę. I to nie są problemy Francji, Niemiec czy Wielkiej Brytanii. To są problemy nas wszystkich. I prędzej czy później również Polska będzie miała problem, będąc w Unii Europejskiej, czy może mieć problem tego typu. W związku z tym nie ma co straszyć obywateli, trzeba zająć się bezpieczeństwem, a tego typu wypowiedzi, które tylko podgrzewają emocje, są całkowicie nieprzemyślane chyba, mam nadzieję. Amerykanie są chyba coraz bardziej poirytowani tym, że Europa nie chce się zająć swoim bezpieczeństwem. Mówił o tym Barack Obama w czasie szczytu NATO, że tylko 5 państw NATO wypełnia to zobowiązanie wydatków przynajmniej na poziomie 2% PKB na zbrojenia.
Mówi o tym coraz więcej republikańskich polityków, ale także demokratycznych, że Europa musi nauczyć się brać odpowiedzialność sama za siebie. Czy Europa jest gotowa na wojnę z państwem islamskim, pana zdaniem, na Bliskim Wschodzie? Czy to zawsze mają robić Amerykanie? Jest to olbrzymi problem, bo rzeczywiście Europa musi się zaangażować w większym stopniu. Tylko popatrzmy na Francję. W tej chwili większość wojska jest zajęta patrolowaniem ulic i zabezpieczaniem obiektów w samej Francji. Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. No bardzo trudne zadanie. Ale jest NATO, ja wiem, ale to będzie bardzo trudne zadanie. Poza tym wszyscy wiemy, że te naloty z powietrza nie wystarczą, a nie ma woli politycznej. Ja się nie dziwię, bo to niesłychanie trudna decyzja, żeby wysłać tam wojsko na ziemi, które miałoby stabilizować sytuację. Także tutaj Unia Europejska ma rzeczywiście i NATO wielki orzech do zgryzienia. Mam nadzieję, że tego zaangażowania będzie więcej. No bo to też jest pewien papierek lakmusowy naszej siły i naszej woli do rozwiązywania problemów. Jeżeli Unia Europejska, NATO nie będzie w stanie sobie radzić z ISIS, no to wszystkich nas to osłabia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rafał Trzaskowski. Dziękuję bardzo. Wiceprzewodniczący klubu PO był naszym gościem. Za chwilę informacje, a po nich Aleksandra Pawlicka, Michał Szymrzyński i Sławomir Sierakowski. Poranek Radia Tok FM. Reklama. Kolejne urodziny? To bez znaczenia. Mam tyle lat, na ile wyglądam. Więc kiedy zauważyłam u siebie pierwsze oznaki starzenia, natychmiast sięgnęłam po Biolik 35+, antyoksydacyjne serum odbudowujące. Biolik zwalcza wolne rodniki, przez co chroni skórę przed starzeniem, a także zawiera ekstrakt z achmeli, który odbudowuje włókna kolagenowe, redukując zmarszczki. Efekty? Zauważyłam już po pierwszym użyciu. Biolik 35+, sprawia, że wyglądam młodo. I tak też się czuję. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Tego lata na Statoil rozdajemy rabaty na paliwo nawet do 15 groszy na litrze oraz zniżki na myjnie, kawy i zakupy w sklepie. Szukaj kuponów rabatowych w internecie. Najlepsze okazje pod słońcem tylko na Statoil. Marzy się Państwu ekskluzywny apartament z własnym ośrodkiem narciarskim? Apartamenty w Apart Hotelu Czarna Góra to jedyna w swoim rodzaju inwestycja w Polsce. Gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości do 7% wypłaca właściciel ośrodka Czarna Góra, a wszystkie koszty są po jego stronie. Basen, restauracje, spa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu 697-913-412 www.apartamenty.czarnagora.pl. Pani doktor, wielu widzów pyta o dolegliwości intymne jak upławy, pieczenie, swędzenie. To objawy zakażenia pochwy. Niestety są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Iladian Direct Plus? Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wtorek, 19 lipca, minęła 8. Informacje Tok FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. Podwyżki dla rządu i pensja dla pierwszej damy. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący wzrostu wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie. Sporo wokół uroczystości powstańczych ciąg dalszy. Kombatanci chcą sami zdecydować, kto odczyta apel poległych podczas zbliżających się obchodów. A ważną decyzję, która będzie konsekwencją nieudanej próby puczu wojskowego, zapowiada prezydent Turcji. Ma zapaść jutro podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i rządu. Rządu, prezydent, wojewodowie, posłowie i senatorowie mają dostać podwyżki. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący wzrostu wynagrodzeń najważniejszych osób w państwie autorstwa grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości. Przewiduje on również stałą pensję dla pierwszej damy. Treść projektu na stronie Sejmu jest niedostępna. Dzisiejsza Rzeczpospolita ujawnia, że zarobki premier Beaty Szydło mają wzrosnąć o niemal 8 tysięcy złotych, z 16 700 zł brutto miesięcznie do 24 tysięcy. Wynagrodzenia prezydenta, ministrów i wojewodów mają być wyższe o 4 do 5 tysięcy złotych, a posłów i senatorów około 2700 zł miesięcznie. Prawo i Sprawiedliwość uzasadnia, że pensje najwyższych osób w państwie są zamrożone od 2008 roku. Według Rzeczpospolitej posłowie mają głosować nad podwyżkami jeszcze w tym tygodniu. Ministerstwo Obrony zapowiada, że w najbliższym czasie zaprosi kombatantów na rozmowy dotyczące obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Powstańcy razem z władzami Warszawy napisali list do Antoniego Macierewicza, w którym informują jednocześnie, że apel poległych podczas tegorocznych uroczystości przeczyta osoba wybrana przez byłych żołnierzy, a nie przedstawiciel wojska. Chcą w ten sposób uniknąć odczytania apelu smoleńskiego. W rozmowie z reporterem Tok FM Tomaszem Kęską uczestnicy powstania podkreślali, że mogli podjąć taką decyzję na mocy porozumienia zawartego jeszcze za czasów prezydentury Lecha Kaczyńskiego.
Apel podczas obchodów może odczytać powstaniec lub osoba przez powstańców wskazana. Weteran walk Zbigniew Galperyn, pseudonim Antek, wyjaśnia, że najprawdopodobniej nie będzie to nikt z kombatantów. Ponieważ my jesteśmy starzy, nie mamy odpowiedniej dykcji, to będzie osoba z odpowiednią dykcją, prawdopodobnie jakiś młody aktor. Halina Jędrzejewska, pseudonim Sławka, dodaje, że powstańcom zależy na asyście wojskowej w czasie uroczystości, ale liczą się z tym, że może zostać im odebrana. Dla nas to byłaby ogromna przykrość, prawda? Ogromna. Ale trudno, jeśli stawia się nas w takiej sytuacji, to będziemy musieli z obecności wojska zrezygnować. Powstańcy zaznaczają, że chodzi o 4 uroczystości. 29 lipca przy kamieniu żołnierzom żywiciela, 31 lipca przy pomniku Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia na cmentarzu powstańczym i 5 sierpnia przy pomniku cywilnych ofiar woli. Tomasz Węskę, TOK FM. Prezydent Turcji zapowiada ważną decyzję, która będzie konsekwencją nieudanej próby puczu wojskowego. Ma zapaść jutro podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego i rządu. Recep Erdoğan poinformował o tym minionej nocy, przemawiając przed rezydencją w Stambule do swoich zwolenników. Ponownie zadeklarował też gotowość do przywrócenia kary śmierci w Turcji. Bezpośrednio po tym wystąpieniu media wyemitowały nagranie wideo, w którym Erdoğan określił próbę puczu wojskowego jako zamach terrorystyczny i pochwalił postawę obywateli, którzy przeciwstawili się umundurowanym terrorystom. Tureckie władze w odpowiedzi na nieudaną próbę zamachu kontynuują czystki w armii, policji, administracji i sądownictwie. Do tej pory zatrzymano lub zawieszono w obowiązkach już blisko 20 tysięcy osób. Amerykańscy republikanie pozostają mocno podzieleni wobec Donalda Trumpa i jego kandydatury do wyścigu o Biały Dom. Miliarder z Nowego Jorku otrzymał nominację na partyjnej konwencji, która ruszyła wczoraj i potrwa 4 dni. Na znak protestu do Cleveland nie przyjechali jednak wpływowi członkowie partii. W tym obaj byli prezydenci Bushowie, ojciec i syn, a także John McCain czy Mitt Romney. Z nami jest Dionis Turis. Dionis, powiedz, kto wobec tego zjawił się na konwencji? No, między innymi były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, który wygłosił mowę pochwalną na rzecz Trumpa. Mówił między innymi o tym, że popiera jego politykę ścisłej kontroli granic po to, by nie wpuszczać do kraju zbyt wielu syryjskich uchodźców, bo w ślad za nimi mieliby do USA zmierzać dżihadyści. Gwiazdą pierwszego wieczoru była jednak pochodząca ze Słowenii żona Trumpa, Melania. Donald chce reprezentować wszystkich: chrześcijan, Żydów, muzułmanów, latynosów, Afroamerykanów, Azjatów, biedaków i klasę średnią. Chcemy, żeby dzieci w naszym kraju wiedziały, że jedynym ograniczeniem dla ich przyszłych osiągnięć jest siła ich marzeń i gotowość do realizacji planów. Eksperci od razu zauważyli, że druga część tej wypowiedzi to zwyczajny plagiat. Dokładnie tych samych słów w jednym ze swoich przemówień użyła w przeszłości aktualna pierwsza dama Michelle Obama. W pierwszym dniu spotkania w Cleveland partyjni przeciwnicy Trumpa chcieli doprowadzić do buntu oraz do zwolnienia delegatów przypisanych do kandydata z obowiązku głosowania za nim i do możliwości nominowania kogoś innego. Ta próba jednak się nie udała. Sam Trump wygłosi przemówienie na zakończenie zjazdu w Cleveland we czwartek. Dionis Turis, dziękujemy. My dodajmy, że konwencja demokratów zaplanowana jest na przyszły tydzień. Odbędzie się w Filadelfii. Kandydatką tej partii zostanie była sekretarz stanu Hillary Clinton. Wszyscy urzędnicy zamieszani w aferę dopingową zostają zawieszeni do czasu zakończenia śledztwa, ogłosił prezydent Rosji. Jednocześnie Władimir Putin poprosił Światową Agencję Antydopingową o udzielenie wszelkich informacji, które pomogą wyjaśnić sprawę. Z najnowszych ustaleń agencji wynika, że laboratoria antydopingowe w Soczi i Moskwie, minister sportu oraz służby specjalne Rosji brały udział w procederze, który miał na celu tuszowanie pozytywnych wyników testów członków rosyjskiej reprezentacji na igrzyskach w Soczi. Światowa Agencja Antydopingowa sugeruje, że MKOL powinien zastanowić się nad wykluczeniem z igrzysk w Rio de Janeiro wszystkich rosyjskich sportowców. O rosyjskiej aferze dopingowej dyskutować ma dziś Komitet Wykonawczy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Podczas spotkania mogą zapaść pierwsze decyzje dotyczące kar dla zbornej. Pogoda. Dziś sporo chmur w całym kraju, z których może przelotnie pokropić. Mniejsze zachmurzenie i bez deszczu tylko na zachodzie. Na termometrach 20 stopni maksymalnie w Katowicach, Krakowie, Łodzi, Lublinie, Bydgoszczy i Toruniu, 21 w Warszawie, 22 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Którzy zdeterminowani do rozwiązania kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego z jednego tylko powodu. Zależy nam na uzdrowieniu sytuacji tej instytucji, która została wmieszana w politykę i gorszące gry opozycji. Mówicie o kompromisach.
Nie ma kompromisu w przestrzeganiu prawa. Na to nie będzie nigdy zgody. Na taki kompromis, że zalegalizujemy wasze łamanie prawa. Nie przestrzegacie zasad konstytucji w Polsce. Nie publikuje pani wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Czeka na panią Trybunał Stanu, pani premier. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Poranek Radia TOK FM. Poranek Radia TOK FM, Piotr Kraśko. Z nami Aleksandra Pawlicka, Newsweek. Dzień dobry. Michał Szulczyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Sławomir Sierakowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. Powtórzę, ale trochę inaczej formułując pytanie, jakie zadałem Rafałowi Trzaskowskiemu. Jego pytałem, jaką cenę Zachód jest gotów, a was chcę zapytać, jaką cenę Zachód powinien zapłacić albo nie za to, żeby Turcja wciąż była sojusznikiem i Zachodu, i NATO, bo bez wątpienia to jest kraj absolutnie kluczowy w tej części świata i bardzo ważny dla Europy i Polski z niezliczonej liczby powodów, ale co waszym zdaniem Europa zrobi, co powinna zrobić, jeżeli naprawdę Erdogan wpadnie na pomysł, żeby przeprowadzić masowe rozstrzeliwanie odpowiedzialnych za jego zdaniem, za zamachy? To Europa, no nie wiem, jak było masowe rozstrzeliwanie, to pewnie nie, ale tak poza tym, to myślę, że to, mówiąc takim brzydkim slangiem, łyknie, bo jest skazana na Turcję dzisiaj. Turcja ma tak zwane trzymanie takie geopolityczne. Nawet jeśli wróci kara śmierci w Turcji, to jakoś to przeżyje. Znaczy Erdogan, czy ja wiem, czy on by tak tego strasznie potrzebował? Troszkę, ja bym to najpierw chciał zobaczyć, w sensie, niech on to najpierw zrobi, a później ja w to uwierzę, że on rzeczywiście zwrócił na jakieś takie wielkie represje. On przecież może armię rozbił tak naprawdę już ileś lat temu. To, że w ogóle mógł sfingować pucz, jest dowodem na to. Myślę, że sfingował, jasno. Armia przeprowadzała, a armii jeszcze nie było nieudanego puczu w Turcji, takiego naprawdę. Zawsze jest ten pierwszy raz. No ale to już armia... Zamach stanu w Turcji był instytucją polityczną właściwie. Niezawodnie. Funkcjonującą niezawodnie, jakby wbudowaną trochę w system polityczny Turcji. Tam to jeszcze było tyle paradoksalne, że armia broniła demokracji. Rzeczywiście, jak tylko władza skręcała w jakąś niewłaściwą stronę, to przychodziła armia, robiła porządek, umiała się wycofać. I jest to wpisane w konstytucję, że jeżeli będzie zagrożona świeckość demokratycznego tureckiego państwa, wojsko może interweniować. Jasne, zresztą wojsko jest w pewnym sensie partią kemalistyczną i jest związane w ogóle z tożsamością państwa, z powstaniem. Wiemy to wszyscy. I teraz ta armia jest już podporządkowana Erdoganowi. On był pierwszy, który przez wykorzystując aferę, którą też w dużej mierze chyba sfingował, w jakąś mniej więcej dekadę temu, on rzeczywiście tą armię sobie podporządkował. On był pierwszy, jak byłem w Stambule, rozmawiałem z takimi ekspertami tureckimi, jak Soli Ozel, taki najważniejszy ich intelektualista, i europejskimi. Tam jest taki świetny think tank, świetnie zorganizowany, który się nazywa chyba European Stabilization Institute, jakoś tak. I oni to mówili, że to jest taka największa polityczna zmiana właściwie o ustrojowych konsekwencjach w Turcji. Po co Erdoganowi dzisiaj byłyby tak daleko idące represje? Kiedy władzę ma absolutnie pełną, oczywiście, że może wykorzystać ten pucz i jeszcze ją tak już skompletować do końca. Europa jest na niego skazana, bo od niego zależy fala uchodźców ogromna. On ma miliony u siebie, to są właściwie jego zakładnicy, on ich może zawsze wysłać, wyeksportować do Europy. Oczywiście z problemami, bo Europa już zaczęła tą granicę jednak stawiać. Poza tym Turcja w geopolitycznym regionie jest takim, że ani Rosja, ani Stany, ani Europa nie pójdzie na silną konfrontację, bo od Turcji zależy to, co się będzie działo w całym tym rejonie, najbardziej właściwie wrażliwym dzisiaj, jeśli chodzi o konflikty takie zbrojne, terrorystyczne i tak dalej. Więc po co komu taki konflikt? A też umówmy się, Zachód ma swoich własnych problemów tyle, że naprawdę nie będzie chciał jeszcze jednego frontu otwierać. No ale tym problemem, który łączy najbardziej w tej chwili Europę i Turcję, to jest to, o czym wspomniałeś, czyli imigranci. I jednak to jest olbrzymia karta, czy tam as w rękawie Turcji, który ma w relacji z Europą. To jest ten kraj, który jest w stanie uchronić Europę przed kolejnymi wielkimi falami imigracji, z którymi Europa sobie ewidentnie nie poradziła i nie poradzi. I wysadzi w powietrze kilka kolejnych rządów. No więc o to chodzi. Więc tutaj naprawdę niewiele Europa ma do szachowania w stosunku, w relacjach z Turcją.
Michał Szydrzyński, bo to jest dla mnie o tyle ciekawe. Ja nie wierzę w to, że on ten pucz sfingował z jednego prostego powodu. Moim zdaniem to są wbrew pozorom procesy niekontrolowalne. W chwili, kiedy na ulicę wyjeżdżają czołgi, latają śmigłowce, latają F-16, nie wierzę, że ktoś jest w stanie to wymyśleć, doprowadzić do śmierci prawie 300 osób, cały czas wierzyć w to, że to kontroluje i wyjdzie z tego obronną ręką, a wszystko się opiera na tym, że dziennikarka tureckiego CNN trzymała w ręku telefon, gdzie Erdogan przez FaceTime'a przemawia do ludzi, żeby wyszli na ulicę. A gdyby nie wyszli, można to ten pucz mógłby się udać. Piotrek, można wojnę sfingować. Druga wojna czeczeńska jest od początku do końca wyreżyserowana przez Rosję, przez Putina. To jest wojna FSB. Masz ileś terrorystycznych, gigantycznych ataków sfingowanych przez... Ale Putin tylko szuka pretekstu, żeby wjechać czołgami. To jest trochę inna sytuacja. I chciał mordować ludzi. Putin jest Platonem tej filozofii politycznej dzisiaj, która zdobywa kolejne demokracje i czyni je antyliberalnym. Ale Jelcyn nie sfingował zamachu Janajewa. Janajew naprawdę wyjechał z czołgami na Ja nie mówię, że wszystkie pucze są sfingowane. Ja mówię, że ten najprawdopodobniej jest sfingowany. No nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś to tak amatorsko przeprowadził. Armia jest gigantyczna. Armia ma 600 tysięcy ludzi. Fantastyczny sprzęt. To jest po prostu... Ale w dzisiejszych czasach inwigilacji ciężko jest może